Dzisiejsza historia nie jest jedną z tych, które wyjątkowo mocno zelektryzowały opinię publiczną. Próżno szukać na jej temat jakichś większych wzmianek w międzywojennej prasie, a internet to już w ogóle zapomniał, że takie zdarzenia kiedykolwiek miały miejsce. Ale w obliczu tych wszystkich obszernych historii, które w przeciągu ostatnich kilku tygodni pojawiały się na kanale, to taki krótszy przerywnik nie powinien Wam zaszkodzić. Zwłaszcza, że sprawa jest naprawdę bulwersująca. Zaginęła jednak w gąszczu innych, głośniejszych spraw kryminalnych, które elektryzowały Polaków pomiędzy 1933 a 1935 rokiem. Zdecydowałam się Wam ją opowiedzieć, ponieważ moim zdaniem nawiązuje ona nieco do historii rodziny Nozier, dokładnie tej samej rodziny, o której opowiadałam Wam w poprzednim odcinku. Myślę, że szybko zauważycie odpowiednią korelację. Pomimo takich podobieństw, to jednak te sprawy będą diametralnie różne. Dlatego zachęcam Was do wysłuchania historii do samego końca. Ale aby niepotrzebnie nie przedłużać, to zapraszam Was na relację z wydarzeń z małej wsi Spodłowicza, gdzie doszło do dramatu rodziny Górskich. Około 20 km na południowy zachód od Łowicza i około 60 km na południowy wschód od Łodzi w roku 1933 leżała gmina Lubianków. Chociaż nazwa gminy pochodziła od wsi Lubianków, to jest to trochę mylące, bowiem główna siedziba znajdowała się we wsi, która sąsiadowała z Lubiankowem i była to wieś Antoniew. Na tych terenach można odnaleźć kilka większych lub mniejszych wsi, takich jak chociażby Kądzielin, Osiny czy Bronisławów, a pomiędzy Lubiankowem a Antoniewem leży nieco większe miasto, Głowno. Ten mało interesujący wstęp jest nam tutaj jak najbardziej potrzebny, ponieważ nie do końca wiadomo, w której wsi rozgrywa się dzisiejsza historia. Według międzywojennej prasy była to wieś leżąca w gminie Lubianków, jednak dokładnie nie sprecyzowano, którą wieś zamieszkiwała rodzina Górskich, bo to właśnie o niej Wam dzisiaj opowiem. Ponieważ bardzo ciężko było mi dokopać się do informacji, z jakiej wsi pochodziła rodzina Górskich, to też pozwoliłam sobie nieco pogrzebać, ale tym razem już nie w międzywojennej prasie, ale w księgach genealogicznych. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bowiem według tego, co udało mi się odnaleźć i ustalić, to rodzina Górskich mieszkała we wsi Rozdzielna, która leżała w bardzo bliskiej odległości od Lubiankowa. W tle zamieszczam Wam mapę lokalizacyjną. I jak się okazało, to takie moje śledztwo, prywatne śledztwo na potrzeby tego materiału, musiało zostać trochę rozszerzone, ponieważ niestety, tak jak Wam wspomniałam, ta sprawa nie była jakoś wyjątkowo mocno nagłaśniana w prasie, ale o tym, co odkryłam i do jakich wniosków doszłam, no to opowiem Wam w trakcie trwania tej historii, a takie smaczki i anegdotki opowiem Wam na koniec. Rodzina Górskich, według tego, co twierdziła międzywojenna prasa i co zostało zweryfikowane, no to posiadała kilka murg ziemi uprawnej, co też dawało im status najbogatszych gospodarzy w okolicy. Górscy hodowali również bydło, którego sprzedaż przynosiła im spore zyski. Na rodzinę Górskich składały się cztery osoby. Była to matka Marianna, ojciec Józef oraz dwójka ich dzieci, Apolonia i Antoni. Prasa nie wiedziała, w jakim dokładnie wieku były dzieci małżeństwa Górskich. Informacje te bardzo różniły się od siebie. Raz twierdzono, że to Apolonia była starsza od Antoniego, innym razem, że było zupełnie odwrotnie. Raz twierdzono, że Apolonia miała 28 lub 29 lat, a innym razem, że była dopiero nastolatką, która miała lat 19. Więc powiem Wam szczerze, że te dane są naprawdę rozbieżne. Rozstrzał tych informacji był naprawdę spory, a ponieważ materiały dotyczące dzisiejszej sprawy no naprawdę były bardzo okrojone i to było tylko kilka artykułów w prasie,
co prawda dosyć obszernych, ale mimo wszystko no, dalej to było tylko kilka wersji, które mogłam ze sobą porównać. No to też bardzo ciężko było mi tutaj zweryfikować, jak to naprawdę wyglądało. No ale tak jak wam wspomniałam, nie po to Polak ma łeb, żeby nie kombinował. Dlatego też ja sprawdziłam księgi genealogiczne, a według nich jasno wynika, że Antoni urodził się w roku 1904, a jego siostra Apolonia w roku 1916. Rodzeństwo dzieliła więc spora różnica wieku, bowiem było to aż 12 lat. Jeżeli zabierzemy tutaj tym księgom genealogicznym, a moim zdaniem są one jednak dużo bardziej wiarygodne niż międzywojenna prasa, to w roku 1933 Apolonia miała dopiero 17 lat, a jej starszy brat miał już lat 29. Dlaczego dokładne ustalenie wieku jest tutaj tak istotne, dowiecie się nieco później. W każdym razie prasa wiek Apolonii zdecydowanie zawyżała. I tutaj uprzedzając pytania, tak, wydaje mi się, że to na pewno jest ta Apolonia, ponieważ zgadzają się wszystkie imiona rodziców, zgadza się wieś zamieszkania. Naprawdę wierzcie mi, że przekopałam sporo tych danych, żeby trafić na odpowiednią rodzinę, ale oczywiście nie jestem nieomylna i gdzieś tam mogłam się pomylić, więc gdyby ktoś chciał to sobie zweryfikować, to oczywiście zachęcam. Jest tutaj wiele takich informacji, do których musiałam sama się dokopywać, natomiast jest też kilka informacji, które są wiarygodne. I jedną z takich anotacji, która pojawiała się praktycznie w każdym artykule na ten temat, był fakt, że zarówno Antoni, jak i Apolonia byli już w tym wieku, w którym powoli myśli się o zmianie stanu cywilnego. Chociaż powiem tutaj szczerze, że jeżeli dziewczyna miała dopiero 17 lat, to jednak jeszcze trochę mogła sobie powybrzydzać, nawet w tym dwudziestoleciu międzywojennym. Jeszcze była dosyć młoda. Ale według dzienników rodzeństwo górskich, również ta młodsza Apolonia, miało być już zaręczone z rodzeństwem niejakich Bukowskich. Ale czy były to oficjalne zaręczyny, czy też nie, to ciężko jest tutaj zweryfikować, nie tylko ze względu na ten niski wiek Apolonii, ale również dlatego, że starzy górscy, rodzice Apolonii oraz Antoniego, jakoś tak nie byli zbyt chętni, żeby wyrazić zgodę na ich ślub. Znaczy nie ich razem oczywiście, tylko z rodzeństwem Bukowskich. Nie wiadomo jaki był status materialny rodziny Bukowskich, bo gdyby byli oni rodziną ubogą, no to można byłoby tutaj to wszystko zwalić na karb tego, że górscy nie chcieli, by ich dzieci wiązały się z kimś, kto ma niższy status materialny. Ale tutaj raczej nawet jeżeli Bukowscy byli ubożsi, to chodziło raczej o kwestie światopoglądowe i religijne. Dlaczego? Ano dlatego, że rodzina Bukowskich wyznawała mariawityzm. Żebyśmy zrozumieli, dlaczego starzy górscy nie pałali ogromną miłością do Bukowskich, to musimy opowiedzieć sobie pokrótce, kim są mariawici, ponieważ odłam ten nadal istnieje. Jest to o tyle ciekawa grupa religijna, że została ona zapoczątkowana właśnie tutaj, na naszych terenach w Polsce, przez polską siostrę zakonną Marię Franciszkę Kozłowską. Nie wiadomo jakiego wyznania byli górscy, ale można tutaj z dość dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że najpewniej przynależeli oni do kościoła rzymskokatolickiego. Dlaczego? Ano dlatego, że kościół rzymskokatolicki miał na pieńku z kiełkującym nurtem mariawityzmu. I tutaj po raz kolejny można spytać dlaczego. Mariawityzm powstał na bazie buntu przeciwko niemoralności i zgniliźnie panującej wśród duchownych kościoła katolickiego. No to już od początku było przecież jasne, że z papieżem to się raczej nie polubią. Chociaż chęci ku temu były, przynajmniej ze strony tworzących się wyznawców mariawityzmu. Nie będę tutaj zbyt długo rozwodziła się w tym temacie, nie będę wam opowiadała, co dokładnie się stało, że doszło do tego rozłamu, ale pokrótce powiem jedynie, że w tamtych czasach, pod koniec lat wieku XIX i na początku wieku XX, ranga księdza znacząco podupadła. Duchowni często mieli problemy z hazardem, z alkoholem, uważali się za osoby, które stały ponad ludźmi i ponad prawem.
I tutaj właśnie w roku 1893 pojawiła się siostra Maria Franciszka Kozłowska, do której miał przemówić sam Syn Boga, czyli Jezus. Syn Boga zalecił siostrze spisanie wszystkich objawień, bo tych objawień, jak się okaże, było potem jeszcze kilka. Ideą mariowityzmu był powrót do gorliwości pierwszych chrześcijan i do wyznawania wartości reprezentowanych przez Najświętszą Marię Pannę. Stąd też zresztą wywodząca się z łaciny nazwa mariowityzm, czyli inaczej mówiąc, naśladujący życie Maryi. Idea nawet miała jakiś sens, miała na celu uzdrowić Kościół, ale według papieża Kościół wcale chory nie był i żadnego uzdrawiania nie potrzebował. W wyniku różnych perturbacji w roku 1906 papież nałożył na siostrę Kozłowską ekskomunikę i wyłączył mariowitów z kościoła rzymskokatolickiego, a wyznawcy nurtu zostali oficjalnie potępieni przez głowę kościoła. Jest to oczywiście bardzo duży skrót. Nie chcę Wam tutaj opowiadać całej tej historii, bo też nie o religioznawstwie jest ten podcast. Jeżeli kogoś zaciekawiłam, to zachęcam do zgłębiania tego tematu na własną rękę. Natomiast chciałam, żebyście mogli zobaczyć, dlaczego górscy nie chcieli mieć nic do czynienia z rodziną Bukowskich. To znaczy, może wiecie, dzień dobry sobie mówili, ale już tak łączyć się w jedną rodzinę, to za bardzo nie chcieli. Dzieci Kurskich miały nie przejąć się gadaniną swoich rodziców i po cichu liczyły, że tamci jeszcze zmienią zdanie. Ale tak w razie czego zaczęli rozglądać się za inną opcją do ożenku i do zamążpójścia. Apolonia nawet dość szybko znalazła nowego kandydata, którym miał być Kapusta. I nie, że sobie Kapustę z pola zerwała i chciała za męża brać, bo aż takich ekstrawagancji na polskiej wsi raczej nie było. Po prostu parobek, który pracował u jej rodziców, miał takie fajne kapuściane nazwisko i to właśnie na nim Apolonia zawiesiła swoje oko. Ale z tego wyboru jej rodzice również jakoś tak wyjątkowo zadowoleni nie byli, no bo to tak trochę jakby z deszczu pod rynnę. Tutaj mariowici, tu parobek bez grosza przy duszy, no nie wiadomo w sumie co gorsze, prawda? Antoni w odróżnieniu od swojej siostry był stały w uczuciach i nadal spotykał się z panną Bukowską, biorąc rodziców na tak zwane przetrzymania, a nuż może zmienią w końcu zdanie. I tak jakoś sobie im to życie płynęło aż do 3 stycznia 1933 roku. Wtedy to gospodarstwo Górskich stało się celem ataku zamaskowanych bandytów. Po godzinie 21 córka Apolonia siedziała w pokoju, w swoim pokoju oraz w pokoju jej brata i w pewnej chwili miała usłyszeć, jak ktoś wchodzi do jej domu, a później kieruje się do sypialni jej rodziców. Z sąsiedniego pokoju słychać było huk następujących po sobie wystrzałów z broni palnej. Wszystko miało trwać dosłownie kilka sekund. Kiedy przerażona otworzyła drzwi do sypialni rodziców, bandyty lub bandytów już nie było. Za co jej rodzice leżeli na podłodze ze świeżymi ranami postrzałowymi. Po chwili w pokoju pojawił się jej brat, Antoni. Rodzeństwo zrozumiało, że ich rodzice padli ofiarą napadu. Najpewniej na tle rabunkowym. Tylko jakim cudem napastnicy zdołali tak szybko uciec z miejsca wypadku? Pojawiła się również druga wersja, która mówiła o tym, że rodzeństwo Górskich również miało zostać zaatakowane. Sprawcy mieli skrępować oraz zakneblować Apolonię i Antoniego i ostatecznie uciec z miejsca zdarzenia, nie robiąc rodzeństwu żadnej większej krzywdy. Ale oficjalnie uznaną wersją była wersja pierwsza. Miała zresztą więcej sensu, no bo ktoś przecież musiał zawiadomić innych o napadzie, a gdyby rodzeństwo było skrępowane, to miałoby raczej małe szanse na wydostanie się z budynku ze związanymi nogami i rękami. A podobno ktoś zawiadomił sołtysa, więc najpewniej musiała być Apolonia albo Antoni. Zawiadomiony o tej sytuacji sołtys o całej sprawie poinformował policję.
Razem z policją przyjechały oczywiście służby medyczne, które stwierdziły zgon małżeństwa Górskich. Śmierć nastąpiła w wyniku ran postrzałowych. Nieznani sprawcy kilkukrotnie postrzelili zarówno Józefa Górskiego, jak i jego małżonkę. Dokładna ilość strzałów nie jest znana, bo jak zwykle źródła podają tutaj różne dane. Józef Górski miał otrzymać od 5 do 8 ran postrzałowych, a Marianna Górska od 2 do 7. Można było również odnaleźć informację, która mówiła, że na obu ciałach łącznie naliczono 15 ran postrzałowych. Dodatkowo lekarze zauważyli obrażenia, które mogły sugerować, że przed śmiercią zarówno Górski, jak i Górska otrzymali kilka ciosów zadanych ciężkim, metalowym przedmiotem, ale nie w obrębie czaszki, tylko gdzieś w ciało. Obrażenia te nie były śmiertelne. Za przyczynę zgonu uznano masywną utratę krwi na skutek postrzału z broni palnej. Śledczy od razu przeszli do przesłuchiwania świadków zdarzenia, a oczywiście najwięcej na temat napadu wiedziały dzieci państwa Górskich. Tutaj nie do końca mamy pewność co do tych zeznań, ale podobno Apolonia widziała uciekających, zamaskowanych mężczyzn, chociaż nie jest to informacja stuprocentowo pewna. Inne źródła z kolei mówią o tym, że ani Apolonia, ani jej brat Antoni nie widzieli napastników, słyszeli odgłosy dochodzące z sypialni, ale jak już przyszli na miejsce, to po napastnikach nie było śladu. Jedynie rodzice leżeli już na podłodze w kałuży krwi. Śledczy ustalili, że napad najprawdopodobniej miał podłoże rabunkowe. Dzień wcześniej rodzina Górskich udała się na targ pod Łowiczem, gdzie sprzedała część swojego bydła. Za transakcję otrzymali kwotę 1000 zł, którą przywieźli ze sobą do swojego gospodarstwa, na swoje gospodarstwo. Była to kwota dość spora i mogła wzbudzić zainteresowanie osób, które nie do końca byłyby przychylne rodzinie Górskich. Niewykluczone, że małżeństwo było śledzone podczas swojego powrotu z Łowicza do swojej wsi i kiedy zapadł zmrok, bandyci postanowili zaatakować. Była to najbardziej prawdopodobna hipoteza, ponieważ gotówki, którą Górscy mieli mieć przy sobie, podobno nie odnaleziono. Policja starała się zlokalizować miejsce, w którym ukryli się prawdopodobni sprawcy zbrodni. Przeszukiwano tereny leżące w pobliżu gospodarstwa Górskich, dokładnie sprawdzano wszystkie zabudowania, wszystkie tereny zalesione oraz oczywiście w dalszym ciągu przesłuchiwano Apolonię i Antoniego. Policja zaczęła zauważać, że im dłużej rozmawia z rodzeństwem, im więcej pytań im zadaje, tym bardziej Górscy plączą się w swoich zeznaniach. To z kolei zrodziło podejrzenia, że rodzeństwo może nie być do końca szczere z policją. A dokładne prześledzenie ostatnich kilku miesięcy wstecz wykazało, że Górscy jak najbardziej mogli mieć motyw, by pozbyć się swoich rodziców. Tak jak wam już wspominałam, to rodzice Apolonii i Antoniego byli przeciwni ich planom matrymonialnym, ale też im głębiej grzebano w tej sprawie, tym więcej brudów zaczęło wypływać na wierzch. Okazało się, że niesnastki dotyczące planów małżeńskich rodzeństwa nie było jedyną rzeczą, która poróżniła starszych Górskich ze swoimi dziećmi, ponieważ według najbliższej rodziny, która oczywiście również została przesłuchana, to zarówno Apolonia, jak i jej brat mieli być chowani w przekonaniu, że wraz z wejściem w dorosłość ich rodzice ustąpią z gospodarki. Rodzeństwo przypuszczało, że Górscy dokonają sprawiedliwego podziału ziemi i przepiszą ją na swoje dzieci. Ale tutaj okazało się, że rodzice mieli zupełnie inne plany. Marianna oraz jej mąż stwierdzili, że no co prawda mają już swoje lata, ale nadal są w stanie zatroszczyć się o swoje gospodarstwo i nie potrzebują w tym żadnej pomocy. A dopóki brak im sił, dopóty rodzeństwo może jedynie pomarzyć o tym, że gospodarstwo przejdzie w ich ręce. Przynajmniej oficjalnie. Kuzynka Marianny Górski przyznała, że na kilka tygodni przed napadem
Jej kuzynka Marianna miała jej się żalić na swoje dzieci, które podobno bardzo na nią naciskały, by wraz z mężem przepisała na nie majątek. No i można tutaj powiedzieć, że no, każda rodzina się kłóci, zwłaszcza kiedy w grę wchodzą duże pieniądze, no to wiele tych rodzin jednak chwyta za widły, można powiedzieć. No, tylko że w tym wypadku ten spór eskalował z każdym kolejnym dniem, to tak porządnie. Dzieciaki za nic nie chciały odpuścić, a widząc upór swoich rodziców, wręcz zaczęli grozić im śmiercią. Kuzynka Marianny zrozumiała wtedy, że to już nie są przelewki, że ta atmosfera w domu Górskich staje się naprawdę napięta i to raczej nie jest nic często spotykanego, żeby dzieci groziły swoim rodzicom i to z tak błahego powodu jak gospodarka. Dlatego też kuzynka poleciła Mariannie, by ta powiadomiła o wszystkim policję, no bo tak naprawdę to nigdy nie wiadomo, co tej dwójce strzeli do głowy i jeszcze faktycznie stanie się jakaś tragedia. Ale Marianna miała machnąć ręką i odrzec, że żadnej policji nie będzie mieszać w sprawy rodzinne. Była przekonana, że jej dzieciaki tak tylko rzucają sobie pod nosem, co im ślinę na język przyniesie, bo są po prostu wściekłe, że nie mogą położyć łapy na ojcowiźnie. Zresztą kobieta miała być przekonana, że żadne dziecko nigdy nie podniesie ręki na swojego rodzica. Temat więc został zamknięty, a Marianna wróciła na swoje gospodarstwo. W obliczu obecnych wydarzeń były to informacje dość niepokojące. Świadek twierdził, że dzieci Górskich rzucały groźby w kierunku swoich rodziców i to nie byle jakie groźby, no bo Apolonia i Antoni grozili swoim rodzicom śmiercią. I tak dziwnym zbiegiem okoliczności, dosłownie kilka tygodni później, okazuje się, że Górscy faktycznie zostali znalezieni martwi w swojej sypialni. A dzieciom, które podczas napadu też przebywały w domu lub w jego okolicach, kompletnie nic się nie stało. Nawet siniaka nie mieli. No, to już zasiało takie ziarenko niepewności w funkcjonariuszach, którzy kierowali śledztwem, no ale dopóki nie było narzędzia zbrodni, to też nie było za bardzo o czym rozmawiać. Podejrzenia podejrzeniami, ale aby kogoś oskarżyć o zbrodnię, no to trzeba mieć coś więcej niż zeznania jednego świadka. Wszystkie wysiłki zostały naprowadzone w kierunku odnalezienia broni, z której zamordowano małżeństwo Górskich. I po kilku dniach policja mogła świętować sukces. W nieczynnej studni lub też w gnojowisku, które znajdowało się za domem Górskich, bo tutaj wersje są dwie, odnaleziono schowany rewolwer. Ekspertyza balistyczna wykazała, że była to broń, z której oddano śmiertelne strzały. Był to też ostateczny argument, który pozwolił aresztować Apolonię i Antoniego Górskich, bowiem funkcjonariusze byli przekonani, że żaden rabuś nie ukryłby w okolicy narzędzia zbrodni, no bo to też nie miało żadnego sensu. Gdyby sprawca zbrodni był osobą, dla której rabunek był sposobem na pozyskiwanie środków do życia, a takich band w dwudziestoleciu międzywojennym było jednak sporo, no to najpewniej zabrałby rewolwer ze sobą, ponieważ przysłużyłby mu się jeszcze do uśmiercenia kolejnych ofiar. Aresztowana Apolonia zdawała się nie dopuszczać do siebie myśli, że jest podejrzana w sprawie. Wciąż z uporem maniaka powtarzała, że, tutaj cytat, zamordowali mi tatusia i mamusie. Co ja pocznę, biedna sierota? Na tym etapie powinniście już zrozumieć, dlaczego ta sprawa była porównywana do historii Violette Nozier, o której opowiedziałam wam w zeszłym tygodniu. Oczywiście, o ile tej historii już słuchaliście, jeżeli nie, to radzę wam jednak zacząć od tamtej opowieści, żeby nie było jakichś spoilerów. Ale jeżeli jednak słuchaliście tej historii, pamiętacie ją, a podejrzewam, że musicie mieć coś w pamięci, ponieważ była to bardzo wyjątkowa historia, no to jest to bardzo podobny przypadek. I tu giną rodzice dziecka lub dzieci. Te dzieci miały odziedziczyć cały majątek. Co prawda podłoże obu tych historii było całkowicie inne, co doskonale wiedzą te osoby, które słuchały mojego poprzedniego materiału. W obu przypadkach mamy postaci dwóch pięknych, młodych, podobno zapatrzonych w potrzeby materialne kobiet. Tam była Violette, tutaj mamy młodą Apolonię. No a ponieważ sprawa Violette była naprawdę bardzo głośna zarówno we Francji, jak i w całej Europie, również u nas w Polsce, no to Apolonia była porównywana do Violette. I tutaj nie tylko ze względu na ten podobny wiek oraz
można powiedzieć, że bliźniaczo podobny przypadek, ale ona również, tak jak Violet, bardzo dbała o swój wygląd zewnętrzny i podobno była bardzo urodziwą dziewczyną. Mówię podobno, bo niestety tutaj nie dysponujemy żadnym materiałem fotograficznym, a szkoda. Ale musimy tutaj uwierzyć na słowo dziennikarzom międzywojennym, że panna Apolonia mogła łamać męskie serca. Podkreślano tutaj, że pomimo swojego pochodzenia, tego pochodzenia chłopskiego, to jej ubiór w niczym nie przypominał wiejskiego stroju. Dziewczyna miała bardzo fascynować się modą miejską, nosiła na głowie gustowny berecik, czyli to była kolejna rzecz, która nawiązywała do Violet, czarne palto oraz wypastowane lakierki. Dziewczyna pomimo okoliczności, w jakich się znalazła, miała zachowywać wewnętrzny spokój, a na jej twarzy można było zaobserwować lekki półuśmiech. Taki opis dziewczyny miał prawdopodobnie podkreślić jej wyrachowanie i cynizm, ale ile w tym było prawdy, a ile inspiracji francuską zbrodniarką, to niestety nie wiadomo. Historia Violet rozgrywała się mniej więcej w tym samym czasie, o czym wam zresztą już napomknęłam, więc też nic dziwnego, że prasa próbowała połączyć ze sobą te obie zbrodnie, ponieważ wiem, że to zabrzmi może troszkę głupio, ale niestety każdy chciał mieć wtedy swoją Violet, jakkolwiek dziwnie by to wam nie zabrzmiało. Zbieranie materiału dowodowego trwało dość długo, bowiem zbrodnicze rodzeństwo zostało postawione przed obliczem sądu dopiero w grudniu 1933 roku, czyli niemal rok po śmierci Górskich, rodziców Górskich. Akt oskarżenia zakładał, że Apolonia oraz Antoni dokonali intencjonalnego i z góry zaplanowanego morderstwa rodziców, a ich motywacją była chęć przejęcia majątku. W toku śledztwa Apolonia przyznała się do udziału w zbrodni, opowiedziała nawet jej przebieg, który był bardziej dramatyczny niż początkowo sądzono, bowiem rodzeństwo zawarło ze sobą pakt, że w razie śmierci rodziców podzielą się gospodarstwem, którego starzy górscy nie chcieli im przepisać. Kiedy znikną rodzice, to też nikt nie będzie stał im na przeszkodzie. A jeżeli będą chcieli zmienić swój stan cywilny, to nie będą musieli pytać nikogo o zgodę, tylko po prostu poślubią kogoś, kogo będą uważali za odpowiedniego partnera, a nie ich rodzica. Rodzeństwo Górskich miało jednak jakieś skrupuły, albo też woleli uniknąć konfrontacji z rodzicami, bowiem zanim weszli do sypialni rodziców, to założyli na twarz maski. Te maski nie wiem jak wyglądały, ale niewiele jednak dały, bowiem według relacji aresztowanej dziewczyny, no to matka i tak rozpoznała swoje dzieci. Miało to zresztą dość dramatyczny przebieg, zaraz wam dokładnie opowiem całą tę sytuację. Czy ojciec również wiedział, kto oddaje do niego śmiertelne strzały, to nie wiadomo, bowiem jego rany postrzałowe były dużo poważniejsze i szybko doprowadziły do jego zgonu, a przynajmniej do utraty przytomności. Natomiast Marianna, trafiona w klatkę piersiową, w pewnym momencie miała zdać sobie sprawę z tego, kim są jej napastnicy. Apolonia twierdziła, że spojrzała błagalnym wzrokiem na swojego syna, prosząc, by ten darował jej życie. Prośba Marianny nie zrobiła na nim żadnego wrażenia. Chłopak oddawał strzały tak długo, aż upewnił się, że jego matka nie żyje. I co prawda nie wiem tutaj, jak wyglądały relacje rodzinne w rodzinie Górskich, bowiem życiorysy członków rodziny nie zostały dokładnie prześledzone, ale jaką matką nie byłaby Marianna, to musi być coś strasznego umierać ze świadomością, że własne dzieci postanowiły odebrać jej życie w tak brutalny sposób, bez powodu tak naprawdę. Dzieci, których, jak twierdziła w rozmowie ze swoją kuzynką, w ogóle się nie bała i których broniła przed resztą rodziny. Nie wiadomo, jak Górscy weszli w posiadanie rewolweru, bowiem nawet jeżeli śledczym udało się ustalić tę kwestię, to temat ten nie został poruszony na łamach prasy. Wiadomo, że oficjalna wersja zakładała, iż inicjatorką napadu i morderstwa była Apolonia, która przekonała swojego brata do udziału w zbrodni. A to skąd dziewczyna wzięła broń, to już była taka sprawa drugoplanowa, bowiem w tych czasach międzywojennych o pozyskanie rewolweru jakoś wyjątkowo trudno nie było.
Wydawało się więc, że cała sprawa dość szybko doczeka się swojego rozwiązania. Przed obliczem sądu stanęła pewna siebie, dobrze ubrana i elegancka manipulantka, Apolonia Górska. Obok niej zasiadał jej brat, Antoni Górski, który miał być całkowitym przeciwieństwem siostry. Zahukany, z tikami nerwowymi, widocznie zasępiony i ze łzami w oczach, podobno ze łzami w oczach, bardzo kontrastował z uśmiechniętą Marianną i sprawiał wrażenie człowieka, do którego tak na pierwszy rzut oka odczuwało się współczucie i sympatię. Nie było żadnych wątpliwości co do winy rodzeństwa Górskich, więc tutaj każdy zakładał, że sprawa zakończy się wyrokiem skazującym, ale pytaniem było tylko, jaki to będzie wyrok i który z oskarżonych zostanie potraktowany surowiej. I czy sąd zdecyduje się wydać karę śmierci, zasądzić karę śmierci, bowiem za zbrodnie ojca i matkobójstwa takowa kara groziła. Ale gdyby wszystko było takie proste, to też nie miałabym tutaj żadnego powodu, by wam tę sprawę przedstawiać, bo można powiedzieć, że jest ona wręcz sztampowa. Ale okazało się, że sytuacja skomplikowała się już po odczytaniu aktu oskarżenia. Apolonia Górska, jeszcze przed złożeniem swoich wyjaśnień, miała skonsultować się ze swoim obrońcą i poprosić o wyłączenie jawności rozprawy, bowiem, jak twierdziła, była w posiadaniu istotnych informacji, które mogłyby przyczynić się do diametralnej zmiany aktu oskarżenia. Nie wiadomo, co też wymyśliła dziewczyna, ale oczywiście o całą tę sprawę został zapytany prokurator. Poproszono go o zgodę i opinię na temat tego wniosku. No i za zgodą prokuratury sąd pozytywnie rozważył prośbę oskarżonej. A przynajmniej po części, bowiem jakieś szczątkowe informacje na temat tego, jakie wyjaśnienia złożyła kobieta, przedostały się do prasy, a wyłączenie jawności polegało tutaj jedynie na tym, iż sąd zabronił wynosić poza salę rozpraw danych personalnych osób, o których Apolonia Górska wspominała podczas uzupełnienia swoich wyjaśnień. Apolonia stwierdziła, że jej brat Antoni nie powinien zasiadać na ławie oskarżonych, ponieważ to ona jest główną prowodyrką i inicjatorką napadu. Uległa namowom swojego ukochanego, który obiecywał jej, że kiedy tylko zgładzą jej rodziców, no to będą mogli w końcu szczęśliwie rozpocząć swoje wspólne życie i nie przejmować się krytyką starych Górskich. Ich start w nowe życie również miał być bardziej udany ze względu na gospodarstwo, które dziewczyna miała odziedziczyć wspólnie z bratem. Apolonia twierdziła, że początkowo składała swoje wyjaśnienia niezgodnie z prawdą, ponieważ chciała chronić swojego narzeczonego, którego kochała i kocha miłością bezgraniczną. Dlatego też myśliła, że to właśnie brat był jej wspólnikiem. W rzeczywistości tak naprawdę to w chwili dokonania zbrodni Antoniego nawet nie było w domu. Mało tego, podobno ukochany Apolonii planował nawet, że gdyby Antoni pojawił się niespodziewanie w domu, to w razie jakichś komplikacji to on również miał ponieść śmierć. Był więc potencjalną ofiarą, której udało się ujść z życiem, a nie brutalnym sprawcą zbrodni. Apolonia przyznała również, że pomimo tego, że nadal kocha swojego narzeczonego, to nie może pozwolić, by jej brat był sądzony za niewinność. Sumienie na to nie pozwala, a jej sny niemal każdej nocy nawiedzają rodzice, którzy upominają dziewczynę, że przez nią najbliższa jej osoba, czyli jej brat, trafi do więzienia. Trzeba przyznać, że te rewelacje całkowicie zmieniły spojrzenie na tę sprawę. Nie tylko ściągały winę z Antoniego Górskiego, ale również były okolicznościami łagodzącymi dla samej Apolonii. Oskarżona przyznała bowiem, że wpuściła swego narzeczonego do domu rodziców, tym samym zrobiła i uczyniła mu sposobność do dokonania morderstwa, ale działała pod naporem strachu. Chociaż kochała swego ukochanego, to bardzo często stosował on względem niej przemoc fizyczną, no i tak było też i tym razem. Podobno chłopak czy też mężczyzna siłą zmusił Apolonię do tego, żeby zamordowała rodziców, a w zasadzie, żeby umożliwiła jemu dokonanie morderstwa.
Prokuratura nie dała wiary zeznaniom Apolonii Górskiej, jednak jak zaznaczył sam prokurator, to on nie chciał tutaj czynić żadnych problemów ze wznowieniem śledztwa, bowiem jemu zależało na dojściu do prawdy, a jeżeli prawda jest inna, no to oczywiście trzeba to wszystko zbadać. Ale tak mówiąc szczerze, to powątpiewał w to, by te rewelacje były prawdziwe. W odczuciu prokuratora oskarżona jedynie grała na zwłokę, bo była wiedziona chęcią wydłużenia procesu sądowego, ale nie o odczucia prokuratora przecież tutaj chodziło. Ze względu na wniosek obrońcy Apolonii Górskiej, w którym mecenas wnosił o ponowne otwarcie śledztwa oraz zgodą wydaną przez prokuratora, sąd okręgowy zamknął przewód sądowy w celu dokładniejszego zbadania sprawy. Prosto z gmachu sądowego do wsi oskarżonych została wysłana ekipa śledcza, która miała aresztować podejrzanego wskazanego przez Apolonię Górską. Liczył się czas, bowiem obawiano się, że mężczyzna może zostać w jakiś sposób ostrzeżony i zniknąć z radarów policji. Między innymi to właśnie dlatego ta jawność rozprawy została częściowo utajniona. Spekulowano też, kim miał być tajemniczy pomocnik, a w zasadzie inicjator zbrodni, bo w grę wchodziło tutaj trzech mężczyzn. Oficjalny narzeczony Apolonii, Maria Wita Bukowski, parobek rodziców pan Kapusta oraz tajemnicza sympatia Apolonii z lat młodzieńczych, której dane personalne nie zostały ujawnione. Ostatecznie okazało się, że Apolonii chodziło o Kapustę. Mężczyzna był maglowany na wszystkie strony. Próbowano wyciągnąć z niego jakiekolwiek informacje, ale chłopak cały czas zapierał się, że morderstwa nie popełnił. Owszem, pomiędzy nim a Apolonią nawiązał się pewien romans, ale on do niczego jej nie namawiał. Tak naprawdę nawet nie wiedział, że ma względem rodziców zbrodnicze zamiary. Oskarżenie rzucone przez Apolonię znacznie przedłużyło śledztwo. I to naprawdę znacznie, ponieważ to zbieranie materiału dowodowego i ustalanie, czy rzeczony Kapusta miał w ogóle jakikolwiek związek z morderstwem, trwało dodatkowe 2 lata. Ostatecznie nie znaleziono żadnych dowodów, które świadczyłyby o tym, że Kapusta brał jakikolwiek udział w morderstwie Górskich, a po kilkumiesięcznym dochodzeniu został on zwolniony z aresztu i oczyszczony z zarzutów. Kolejna rozprawa miała miejsce dopiero pod koniec grudnia 1935 roku. Były to prawie 3 lata po morderstwie, więc sami tutaj widzicie, jak długo ten proces się ciągnął. W sumie nie do końca wiem dlaczego. Ale jeżeli myślicie, że teraz już pójdzie wszystko ładnie i łatwo, no to jesteście w błędzie. Tym razem Apolonia twierdziła, że wbrew jej wcześniejszym wyjaśnieniom, to jednak nie ona była inicjatorką zbrodni, ale jej brat. Ten sam brat, którego jeszcze 2 lata temu tak zaciekle broniła. Cały plan zabójstwa miał zrodzić się właśnie w głowie Antoniego, kiedy Apolonia miała mu się żalić, że rodzice nie chcą zgodzić się na jej ślub z Kapustą. Wtedy to Antek miał stanąć po stronie siostry, twierdzić, że on też ma już dosyć tyranii rodziców. Jego narzeczona Bukowska też była krytykowana, rodzice nie chcieli wyrazić zgody na jego małżeństwo. I tak od słowa do słowa Antek stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem będzie morderstwo. Jak starzy nie chcą się podzielić majątkiem po dobroci, jak nie chcą dać im zgody na małżonek, no to trzeba będzie zadziałać tutaj siłą. Według relacji kobiety była ona obecna przy zbrodni i to on oddawał strzały. Sam Antoni uparcie odpierał zarzuty. Twierdził, że o sprawie nic nie wie, nie ma pojęcia, kto zabił jego rodziców, a on sam nie brał w morderstwie żadnego udziału. Nawet nie wiedział, że Apolonia w ogóle planuje tak potworną zbrodnię. Sąd dał tutaj jednak wiarę Apolonii Górskiej. Przyjął wersję o wspólnym dokonaniu morderstwa, przypisując sprawstwo zbrodni Antoniemu. W opinii sądu to właśnie oskarżony ranił śmiertelnie matkę i ojca. Apolonia była winna pośrednio, ponieważ uczestniczyła w morderstwie, nie powstrzymała swojego brata przed dokonaniem morderstwa oraz zataiła ważne dla śledztwa informacje. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, sąd okręgowy uznał, iż Antoni Górski zasługuje na wyższą karę.
Mężczyzna nie przyznał się do winy na żadnym etapie śledztwa. Składając swoje wyjaśnienia już w sądzie, również zaprzeczał, jakoby brał w ogóle udział w morderstwie. Były to argumenty świadczące o tym, iż oskarżony mężczyzna nie okazał skruchy ani nie miał żadnych wyrzutów sumienia w związku z ojco- i matkobójstwem, czyli był po prostu wyrafinowanym mordercą, który do samego końca próbował postawić się w roli ofiary, ukazać, że jest on osobą niewinną. Dlatego też sąd postanowił, że za taką postawę wymierzy Janowi Kurskiemu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Apolonia Górska, która współpracowała z policją, została potraktowana zdecydowanie łagodniej. Kobieta została skazana na 8 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał, iż nie była ona inicjatorką zbrodni, chociaż brała w niej udział. Dodatkowo argumentem przemawiającym na korzyść Apolonii był jej młody wiek w chwili dokonania morderstwa. Prokuratura nie zgadzała się tutaj z wyrokiem, uznając, że zarówno Apolonia, jak i Antoni dopuścili się najgorszej możliwej zbrodni. Odebrali życie osobom, które sprowadziły je na ten świat, za co według opinii prokuratora należała się kara śmierci. Prokuratura złożyła nawet w tej sprawie apelację, ale czy cokolwiek uzyskała, to niestety nie wiadomo. Sprawa morderstwa małżeństwa Górskich nie została kolejną głośną sprawą międzywojennej Polski. Tak naprawdę to dziennikarze prawdopodobnie zainteresowali się nią głównie ze względu na to widoczne podobieństwo do historii Violette Nozier. Zresztą sama Apolonia wielokrotnie była nazywana polską Violette Nozier. I co bardzo ciekawe, to właśnie historia Violette bardziej elektryzowała Polaków niż nasza rodzima Violette, można powiedzieć. Pomimo bardzo oszczędnych informacji na temat morderstwa rodziny Górskich, zdecydowałam się opowiedzieć tę historię niejako na marginesie sprawy Violette Nozier, bowiem chociaż jest ona krótsza, to jednak bardzo fajnie koreluje z tą sprawą, ze sprawą Violette Nozier, ze względu na to chociażby, że działa się mniej więcej w tym samym czasie, miała podobne podłoże, no a sama Apolonia również miała być tak samo piękną, elegancką dziewczyną w bardzo młodym wieku. Ale to oczywiście nie są jedyne podobieństwa, które łączą te sprawy, ponieważ w tym wypadku sąd również nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić, co tak naprawdę stało się na gospodarstwie państwa Górskich. Kto był tutaj inicjatorem morderstwa? Kto pociągał za spust? Skąd ślady pobicia na ciele Górskich? Czy Apolonia faktycznie działała w porozumieniu ze swoim kochankiem? Czy jej brat, który został uznany za głównego winowajcę, mógł być jedynie kozłem ofiarnym? Ta sprawa, chociaż zdecydowanie mniej zawiła niż sprawa Violette Nozier, również pozostawiła po sobie wiele pytań, które nie doczekały się odpowiedzi i prawdopodobnie się już nigdy ich nie doczekają. A ponieważ ta historia nie była jakoś wyjątkowo obszernie relacjonowana, no to tak naprawdę dziennikarze jakoś nie zaprzątali sobie głowy tym, żeby dokładnie zbadać swoje informacje, a ja zrobiłam zupełnie inaczej, więc możemy tutaj spokojnie wziąć pod uwagę księgi genealogiczne i jeżeli porównamy te dane z ksiąg genealogicznych, to wszystko zaczyna nam się tutaj układać w jedną całość, przynajmniej mi się układa w jedną całość. Nie wiem jak u Was, ale ja się moimi spostrzeżeniami z Wami podzielę. Gazety twierdziły, że Apolonia miała 19, 21 lub nawet 28 czy 29 lat. W rzeczywistości miała ich zaledwie 17. Jest o tyle znaczący fakt, że w momencie popełnienia zbrodni, no to była ona osobą nieletnią. Zapewne z tego właśnie względu chciała wziąć całą winę na siebie i tym samym uchronić swojego brata przed szubienicą. Ona jako dziewczyna, i to w dodatku niepełnoletnia, zapewne zostałaby potraktowana dużo łagodniej niż jej prawie 30-letni brat. Zwłaszcza gdyby udało się przeszmuglować tutaj wersję o jej rzekomym ukochaniu, który siłą i podstępem zmusił ją do morderstwa. Patrząc na to z tego punktu widzenia, fakt, że sąd to właśnie Antoniego uznał za głównego inicjatora zbrodni, chociaż mężczyzna na żadnym etapie się do tego nie przyznał, to aż tak bardzo nie szokuje i nie dziwi. Dlaczego?
Ano dlatego, że Apolonia była drobną, 17-letnią dziewczyną, a Antoni był niemal 30-letnim mężczyzną, który z łatwością mógł przekonać swoją młodą i prawdopodobnie jeszcze łatwowierną siostrę do swoich racji. Pamiętajmy, że w tamtych czasach uważano kobiety za istoty bardzo delikatne, które raczej nie były skłonne do tego, by dopuszczać się tak potwornych zbrodni. No, co innego, 30-letni rosły chłop, prawda? Ale czy tak było w rzeczywistości? I kto tak naprawdę był odpowiedzialny za te zbrodnie? Czy plan narodził się w głowie Apolonii, czy też w głowie jej brata? To niestety tego się już chyba nigdy nie dowiemy, a te pytania pozostaną bez odpowiedzi. Ale mam też tutaj dla Was taki mały bonus, taki mały epilog, ponieważ odnalazłam akt urodzenia Apolonii Górskiej, o czym Wam już zresztą wspominałam kilkakrotnie, i tam była adnotacja mówiąca o tym, jak potoczyły się dalsze losy dziewczyny. Myślę, że Was to może trochę ciepkawić. Otóż okazało się, że Apolonia Górska nie tylko przeżyła wojnę, ale w roku 1954 wyszła za mąż za niejakiego Sygmunta Augustyniaka. Para zamieszkała w Łodzi, ale czy doczekała się wspólnego potomstwa, to już nie wiem, bo powiem Wam szczerze, że aż tak bardzo się w biografię Górskich nie zagłębiałam. Ale jeżeli Wy macie taką ochotę, to oczywiście do tego zachęcam. Możecie potem podzielić się w komentarzu, jakich odkryć dokonaliście. Co stało się z Antonim, to niestety nie wiadomo. Wprawdzie w bazie genealogicznej również można odnaleźć jego akt urodzenia, natomiast nie ma przy nim żadnej anotacji, która dotyczyłaby zmiany stanu cywilnego czy też śmierci. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnej historii. Tym razem jest o krótszej, ale muszę trochę zwolnić tempa, bo zdrowie daje mi o sobie znać. Moje przeciążenie i to, że daję z siebie trochę za dużo niż powinnam. Ale nie bójcie się, mam już za nadrzu kolejne naprawdę długie, fajne historie i na pewno opowiem Wam je już wkrótce. Dlatego śledźcie kanał na bieżąco, zostawcie po sobie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, a chcielibyście posłuchać o innych podobnych historiach, to zachęcam Was do subskrypcji, do śledzenia mnie na Instagramie, do dołączenia do grupy facebookowej i dołączenia do tej naszej rodziny zapomnianych zbrodni, o których nikt już nie pamięta. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia wkrótce.